Ojciec był specyficznym człowiekiem, był nastawiony raczej na nocny styl życia, to znaczy, że w nocy pracował, a większość dnia, tak jak kot, przespał. To znaczy, noc była jego, gdzie tworzył, ewentualnie rozmyślał, a rano o tej godzinie 6, 5 się kładł i wstawał koło południa. Jeśli oczywiście nie miał żadną pracę na zamówienie, kiedy normalnie wstawał i pracował i przez dzień. I inaczej ten jego charakter był taki, że nigdy nie miał tendencji mścić się na kimś albo komuś podkładać nogi. Był bardzo pracowity. Był to taki człowiek, o którym się mówi złota rączka, co po prostu wziął do ręki, to zrobił. Od mularki przez stolarkę, przez pracę z kamieniem, z różnym materiałem i tak dalej, i tak dalej. No i między innymi robił bardzo dobrą nalewkę z dziwizny, która każdy, kto przyszedł, tak się pytał, co to jest za dobry smakołyk. No, to robił ojciec po prostu nalewkę z wódki i z macerowanej dziwizny. I był takim szumarzem, jak się to mówi. Miał swoją heligunkę, na której sobie pogrywał i miał piękny głos, miał taki bas. Śpiewał w chórze Jedność kiedyś studenckim. No i co jeszcze? Bardzo dobrze gotował, bardzo dobrze piekł. Jego brudzwaniok to było, do dziś się na niego wspominam, że brudzwaniok to było tak jak ciastko. A to chyba wszystko.